Cześć ludzie, ja jestem Frono, po drugiej stronie siedzi... Hewido, siema ludzie. I dzisiaj recenzujemy dla was Chapter Fairy Tail'a numer 406. Mała dziewczynka w krysztale! Frono, nie mów tego z takim głosem, bo to by zaczęło przerażać. Dobra. I słuchajcie, na dzień dobry mamy okładkę, na której są i nie ma piersi. Nie ma, bo jest Natsu, który walczy ze Aknalogią. I to raczej jest Natsu na tle walczącego Aknalogii i Ignila. Ale z kolei mamy, że jako, że to jest, jako, że przekroczyliśmy 400 rozdziałów, gratulujemy Mafima. Twoja epicka historia o cyckach. 400 rozdziałów. I że po prostu będą rozsyłane plakaty, na którym oczywiście już są cycki, na przykład Erzy. Erzy, Lucy... Takie wypalone, tak na hardkorze. No, to wszystko jest po domowemu. No dobra, przechodzimy dalej do rozdziału. Jak pamiętacie, reszta gildii, czyli tak naprawdę te wszystkie, ten cały motłoch, który robi tłum w gildii, jest niepotrzebny. No, plus Elfman i reszta prawie ważnych postaci. Nawalały się z tym doktorkiem króliczkiem i z jego kopiami. Dokładnie, z doktorką króliczkiem i z jego kopiami. Tak, i że po prostu mamy tutaj, że tylko Warren nie walczy, ale z drugiej strony on ma tę moc tej komunikacji. To domyślam się, że to dobrze się ukrywa. Ale oczywiście dostaje odchwany od wszystkich, bo to... Bo nie walczy. No, tak. No i Elfman wykańcza ostatniego królika. Fuck. I mamy takie szybkie przypomnienie, co się stało. I mamy oczywiście znowu piękne ujęcia, jak to zwykle w Mafimy. Tak. Ufaj, musieli przypomnieć wodnika. Musieli. Wodniczkę, bo to musieli. Ale nie, no później mamy, że to jest... Następny kadr to tyłek, no to... No tak, potem jest Levi, potem jest Levi i Gadil. To jest w ogóle przypomnienie, co się stało. Tak. No, jest nam lepszy. Aknalogia z innymi smokami. Kochają się na śmierć, ale nie, serio. Paringi Fonena to jest przekichana rzecz. Ale o tym jeszcze dojdziemy w tym dzisiaj, przy naszych nagraniach. No i tutaj w nowe Grey dostał jakiegoś power-upa z dupy, smoki się nawalają. No i reszta gildii, o Jezu, to jest smok na co? A co z innymi smokami? Nie wiem, gdzie są. I wpada na... Ta, i wpada odmieniona Wendy, która mówi, że... Obcięła sobie włosy. Tak. No i obok mam, za nią oczywiście stoi nasz przyjaciel pedofil. Ten, co zmienia wspomnienie. Tak, i oczywiście grupa gildiowych pedofilów pyta się, co się stało z twoimi włosami. Fuck. Chłopaki, mała dziewczynka obcięła włosy, koniec z tym. To nie jest wielki news, kurde. No wiesz, taki comic relief, a co się stało z twoimi włosami? I zauważ na następnym kadrze, Mart Girs ma strasznie grube nogi. No. To znaczy, wiesz, ja domyślam się, że to są jakieś... Że to może kamera, że... Kamera dodaje pedofilii. No. Boże, co to? I że Hiro chciał pokazać, że... On nogi też facetów może rysować. No i tutaj oczywiście Margir mówi, Jezus się Mary, ja muszę znowu wrócić do kontroli nad moimi emocjami itd. Dlatego siada na kibelu. Emocje są tutaj. Tak. Ale czyli... Poczekaj. Natsu musi zdobyć tą książkę. Margir siada sobie na tym jebanym krześle i książkę zostawia kurna na jakimś stole. Czemu? Zabieramy książkę i uciekamy.
Nie, bo zaraz ci powiem dlaczego. Bo wyobraź sobie, że Matt Gear oglądał trailer do Final Fantasy 15. Sausage Park strasznie na 15. Tak, zauważyłeś tego głównego bohatera Sawkę, który siedzi na tronie w tych pierwszych trailerach. Ja nie widziałem tego trailera, to znam tylko tego mema, jak oni podjeżdżają do McDonald's. Ale nie, no po prostu zrobili tutaj z niego, wiesz, takiego badasa, chodźcie tutaj na mnie. No i ta jego ruwana siła, co jest fajna, te ciernie, te płatki, no. Eksplozja jest... róża. To jest śliczne. Ani trochę geriowskie. Przez następne kilka stron mamy właśnie ciernie, które im się bardziej podoba niż róża na moc po śmierci. Mimo, że to jest takie epickie w sumie. Jestem przystojnym mężczyzną i mam moc róż. Prawie jak Taksidus, czy mniej z księżyca. Oj. Ale nie, no i mamy odbicie płatkami. Takie pełny serwis. Tak, dokładnie. I co jest fajne, to mamy combo od Natsu. I Stinga, i Roga. Rogua. Nigdy nie wiem, teraz, czy on jest Rogue, czy on jest Rogue. Rodzie. Rodzie. Nie Rodzie. Ruda. Ale tak, Natsu. No i mamy tutaj... Natsu zostaje odbity przez Smart Geara. Nie no, ogólnie mamy porządną bitkę, że Matt Gear zostaje chyba w pewnym momencie wywrócony, ale to mi się... Nie, poczekaj. Nie. Nie, bo to jest... zostaje tak, chyba wyrzucony, czekaj, zaraz wiesz. Tutaj mamy znowu jakąś eksplozję. Nie, on cały czas siedzi, ale... Bo wiesz co, bo to jest Roach chyba. Nie. Wyrzucony jest cały ten fotelik. Cały fotelik jest wyrzucony. Wbija się w ścianę razem z fotelem. Tak, i w ogóle mamy tutaj... Ten smok ognisty, płonący młot. Nie no, wcześniej jeszcze mamy tą... Mamy cienisty promień napierwający Stinga i Roja. I że on tak kulturalnie sobie zrobił z tego kamehame. Albo Rasengana, jak czytacie tylko Naruto? Tak, Matt Gear nie wydaje się specjalnie zaferowany tymi combo atakami, bo wraca na tron i dalej sobie siedzi. Tak. Nie dowiadujemy się, że on się nawet nie stara. I to jeszcze z tą kamerą od dołu, tak? To się jeszcze ściela włosami. I teraz mamy straszną dramę, ponieważ dowiadujemy się, że telepacja Tialvarena może ma zasięg tylko 3 mil. Nie mógłby użyć tej swojej mocy, żeby zawiadomić wszystkie gildie. Tak, i mamy, ale za to dowiadujemy się, że Makarow chce użyć największej broni Fairy Tail, czyli... Małe dziewczynki w krystale! Serio, Hiro? Mała, naga dziewczynka w krystale. To znaczy, tak, domyślam się, tak, że nie tak, mała. Tak. Całą mangę na to czekałem, na małą dziewczynkę w krystale. Ale nie, ona nie jest mała, bo to jest dorosła Mavis, mój drogi. Wygląda tak samo jak ten tu. Sorry, jest tylko wyższy. Dobra, oprócz tego w rozdział taki istnieje, taki podsumowująco, taki... Oprócz tego, że jest super mała dziewczynka w krysztale. Nie wiem, ja jakoś wolałem małe dziewczynki w lodówce, wiesz. Nie wiem, co chodzi. Nie, no bo wiesz, tam Firefly, ten Gentopen Gurren Lagann. No, Joko ma 14 lat, no ale mówimy o Fairy Tailu teraz, więc... Ale, dobra, nie mówiłem o Joko, Joko nie była.
miała 14. Tak, rozdział wy... Ale ja nie mówię o Yoko. I rozdział był podsumowujący i ogólnie no nie ma nic co więcej powiedzieć oprócz tego, że... Była dziewczynka też tam. Zobaczymy, co użyje mała dziewczynka krystale. Ale dobra, ludzie, pamiętajcie. Tu na dole jest... Subskrypcja, na górze jest Facebook. A. Na górze jest Facebook i... Słuchajcie... I to byłoby na tyle. Jeśli dzisiaj masz urodziny, jeżeli... to życzymy ci wszystkiego najlepszego. Dokładnie, piękna osoba. Trzymaj się. Cześć. Cześć.